Znajdujemy się na realizowanej przez Mostostal Warszawa budowie Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. To ten obiekt został wybrany na potrzeby testów walidacyjnych Europejskiego Projektu Badawczego ASIS-IoT. Na początku projektu określiliśmy typowe strefy niebezpieczne występujące na placu budowy, które zostały cyfrowo zamodelowane w BIM. Wybraliśmy także sytuacje potencjalnie niebezpieczne dla pracowników, które są identyfikowane za pośrednictwem opracowanej platformy ASIS-IoT, a kierownik BHP jest natychmiast informowany o ich wystąpieniu. Wszystkie nasze działania służą osiągnięciu głównego celu, jakim jest wyeliminowanie wypadków przy pracy. Należy jednak pamiętać, że nawet najlepsza technologia nie zastąpi zdrowego rozsądku, którym powinniśmy się kierować, wchodząc i przebywając na budowie. Priorytetem Mostostalu Warszawa jest stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, edukacja i szkolenie w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Poprzez realizację projektów badawczych z działem transformacji cyfrowej poszukujemy innowacji służących podnoszeniu bezpieczeństwa na naszych budowach. Platforma ASIS-IoT pozwala nam sprostać trudnym warunkom panującym na placu budowy. Zapewnia też, że dane są wydajnie przetwarzane w czasie rzeczywistym z zachowaniem prywatności pracowników. Na budowie zainstalowaliśmy anteny ultra-wideband, które pozwalają na bieżąco lokalizować osoby i sprzęt. Przy pomocy tagów i zegarków możemy monitorować stan zdrowia pracowników, by wykrywać potencjalnie niebezpieczne sytuacje. Dane przetwarzane są na Gateway EdgeNote, czyli na energooszczędnym minikomputerze, który również umieściliśmy na placu budowy. Wykorzystujemy zaawansowane techniki sztucznej inteligencji, w tym grafy wiedzy i sieci neuronowe, by system mógł dawać użytkownikom inteligentne rekomendacje. Dla celów nadzorowania poprawnego stosowania przez osoby wchodzące na budowę środków ochronnych, takich jak hełmy ochronne, zainstalowaliśmy kamerę wraz z systemem automatycznego ich wykrywania za pomocą mechanizmów sztucznej inteligencji. Ponadto zapewniliśmy łączność bezprzewodową na terenie budowy i w platformie ASIS-IoT w różnych technologiach takich jak Wi-Fi, LTE i 5G, łącząc serwer brzegowy, urządzenia końcowe i urządzenia sieciowe. W ramach walidacji platformy ASIS-IoT realizujemy obecnie badania użytkowe uwzględniające wybrane scenariusze ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa pracy na budowie. Scenariusze te obejmują m.in. wejście do strefy niebezpiecznej, zasłabnięcie, nieuprawnione wejście na plac budowy, brak odpowiednich środków ochrony indywidualnej czy też powstrzymanie upadku z wysokości oraz informowanie o tych wydarzeniach w czasie rzeczywistym zgodnie z zachowaniem zasad prywatności. Do tego celu wykorzystujemy m.in. techniki uczenia maszynowego, a do opracowania algorytmu posłużyły nam wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Zakładzie Ochron Osobistych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego. W modelu BIM zamodelowaliśmy strefy niebezpieczne sparametryzowane o typ niebezpieczeństwa oraz datę określającą czas obowiązywania strefy. Dzięki wprowadzeniu do platformy ASIS-IoT koordynat anten lokalizacyjnych odczytanych z modelu BIM jesteśmy w stanie dokładnie zlokalizować miejsce niebezpiecznego zdarzenia. Dodatkowo, przy wejściu pracownika w strefę ograniczonego dostępu, sprawdzane jest, czy ma on nadane odpowiednie uprawnienia. Platforma ASIS-IoT zapewnia również współpracę okularów MR z modelem BIM oraz systemem lokalizującym pracownika. Umożliwia to zarówno szybkie ustalenie miejsca niebezpiecznego zdarzenia, jak i tworzenie raportów BHP na okularach MR z wykorzystaniem mieszanej rzeczywistości.